never give up, no, I'll never give up. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kino, przed nami kolejny odcinek z Tomb Raidera. Słuchajcie, wsiadamy na łódkę i płyniemy w głąb wyspy, co by znowu uratować Sam, bo przecież musieli przygarnąć Whitmana i teraz jesteśmy w dupie. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie chcesz wiedzieć. Ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, a ja wiem. Wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Dobra, ja wysiadam. Wypilnujcie łodzi. Dobra. Ruszajmy. Nie. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Tak. Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub Sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Teraz trzeba zratować naszą małą Sam. Nie to, żeby piździło, nie, nie, nie. Lekki wiaterek idealnie rozwieje włosy każdej lampocery idącej do kościoła mamy Matiasa. Który już teraz powinien dostać kosę. Kim są ci? Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadzi. Tak. Zetknąłem się z takimi wymienionymi klawianami. Ruszajmy po nagrody, zdaje się. No to ruszaj, przodem. Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą... Dobrze. No to Whitmana mamy już z głowy. Dzięki Bogu. Nie pytajcie. Naprawdę nie pytajcie, po prostu nie pytajcie. Bez komentarza to zostawię. Cieszę się, że mam już to ulepszenie, że ona szybciej chodzi, bo to zawsze było męczące. A jak się tak zasuwa, to... To jest całkiem przyjaźnie.
gwardią. Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? Jak widać. I tutaj trzeba uważać, bo jeżeli dobrze pamiętam, to z nimi nie ma przelewek. Chciałbym uszczędzić życia, ale... Okej. Znikające ciało zawsze na propsie? Którędy się tutaj szło? Aha, dobra. Już. Dobra. Widzicie, mają tutaj tego przyjemniaczka. Wcale nikt by nie zauważył tego, że ktoś tam popierdziela, nie? Po prostu wcale, a wcale. Trochę tych chłopów tu stoi. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podobają takie motywy, właśnie takie wojska, jakieś takie rytuały, tego typu rzeczy. No Laro, i teraz hop. Nie, 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 spoko. Easy. Easy peasy, nie ma mnie tu! Cholera, biegniecie w tą stronę, nie. Dobra, wylecieliśmy sobie gdzieś na dół. Dość spory minus tych facetów jest taki, że oni są bardzo... że tak powiem, tankowaci. Może się tam ruchają między sobą jakieś gendery, nie gendery. Aczkolwiek tutaj, że tak powiem, panuje duch królowej, więc bardzo możliwe, że oni po prostu sobie żyją, bo żyją. Dzienniki Larina, jak widzicie, się już kończą. Ja myślę, że ogólnie my sobie w przyszłym tygodniu skończymy serię. Kstytku w Larę. O, Jesus. Elementy z wiatrem są ciężkie. Dajmy się tą stroną.
Był jakiś głośno, ale... Podnieśmy sobie amunicję. No co, próbujemy się przebić. Przez ten wiatr i przez to, że wszystko się tu sypia. Lara po prostu tak obrywa. Oh fuck. Tak bardzo fuck. Jest to takie, że oni są naprawdę cholernie wytrzymali. Powiem wam, że tutaj jest widoczna różnica między grą na easy a grą na normalu. Nie, 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 nie. Można i tak. Wow. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, no. Po prostu skubańcy są. Zajebiście, że zdążyłam. Oni się kitrają, to już kurde widzicie, to nie są tacy, którzy lecą tam na pałę czy coś tam. Tylko oni się kitrają i... Dostał w ryło płonącą strzałą, no. No chodźcie. A ty tutaj robisz co? Thank you.
z masakra nawet nie bardzo mam kiedy z nich amunicję podnosić. No, z tym czasem spoko. Wielki z wozu larze lżej. Sobie to wielki z mostu larze lżej. Czy ja coś mogę ulepszyć za... To już tak powiem kwota. Mogę. Dobra, i teraz tak, dwójeczka. Przeładowana, trójeczka przeładowana. Czwóreczka też przeładowana, ok. Tu w ogóle coś jest do zebrania. Więc to też zbieramy. Wszystko jest możliwe. Dobra, którędy? No. Po prostu tutaj i... Dup, 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 dup. O boss. Czyli zastanawiacie się, dlaczego jęknęłam? To powiem wam tyle, że pamiętam, że to jest jeden z tych motywów, gdzie naprawdę srogo się męczyłam. Bo to jest czasówka. Aha. Czyli zaczynamy od drugiej strony. Naszym zadaniem będzie otworzyć tą kratę i wyciągnąć tam to ciuszstwo, zanim to się zamknie. Albo i nie? No, popatrzcie, nie. Chyba, że zamknąć tamto ciurstwo, zanim się to... Coś tu było do zrobienia. Okej. Dobra. Może
Chyba, że ja to z góry też mogę wyciągnąć. No właśnie, to nie było tak. Jak się tam dostawało? Kurde. Może na przykład tam z boku tak bardziej mam na to skoczyć. Na przykład tak bardziej stąd tylko. No czekajcie, jeszcze jeden. Nie. Wiecie co? To zrobimy to tak, że sobie skończymy ten odcinek właśnie teraz. I w kolejnym się tam przedostaniemy. Dodatkowo nie wiem, czy w kolejnym już nie będziemy czasem kończyć grę. Dobra, gra nam się zapisała. To co? To tyle na dzisiaj, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się. Cześć!